Pochylanka to przede wszystkim wielkie gwiazdy polskiego teatru przedwojennego. Hanka Ordonówna jest chyba tutaj takim najjaśniejszym przykładem takiej gwiazdy. Że to jest darowane dla miasta pod warunkiem, że na tych deskach będą wystawiane przedstawienia w języku polskim. Mówiąc o początkach zawodowego teatru na Wileńszczyźnie, trzeba oczywiście wspomnieć Wojciecha Bogusławskiego, który zakładał Teatr Narodowy w Warszawie. Kiedy to po pewnym fiasku, jaki poniosła jego pierwsza dyrekcja w Warszawie, w Teatrze Narodowym, Bogusławski i jego aktorzy rozjechali się po Polsce i trafili do różnych miast, gdzie zakładali zespoły teatralne, gdzie inicjowali tak naprawdę funkcjonowanie teatru. Początki tej historii zaczynają się jeszcze w czasach średniowiecznych. Były to teatry jezuickie, szkolne, powiązane gdzieś tam bardziej z tradycją niż sztuką. Teatr w Wilnie nie miał za dużo szczęścia. Ciągle mierzył się z takimi problemami albo finansowymi, albo z problemem związanym z zespołem. Do tego stopnia, że przed wybuchem Powstania Styczniowego on właściwie zniknął. Odradza się dopiero po 40 latach, w 1906 roku, kiedy tutaj pojawia się taka aktorka Nuna Młodziejowska i to ona tworzy ten zrąb znowu polskiego teatru. Ściąga znakomitych aktorów, tworzy repertuar. Między innymi u niej grał młodziutki Juliusz Osterwa, który później, właśnie mając pewien sentyment do tych czasów, wraca tutaj do Wilna razem ze swoim teatrem Reduta. Sytuacja tej przerwy w istnieniu Teatru Polskiego sprawiła, że nie było odpowiedniego budynku w Wilnie. Teatry gościły w różnych salach, adaptowały różne przestrzenie. Tuż przed I wojną światową podjęto decyzję o wybudowaniu budynku na ówczesnej ulicy Wielka Pochulanka. Ten teatr, który był w 1913 roku zbudowany właśnie ze składek społecznych, społeczeństwa polskiego, które wówczas zamieszkiwało w Wilno i pod aktem właśnie takim darowizny dla miasta było bardzo dokładnie wskazane, że to jest darowane dla miasta pod warunkiem, że na tych deskach będą wystawiane przedstawienia w języku polskim. Więc historycznie to jest budynek zbudowany dla Teatru Polskiego. W 1925 roku Teatr na Pochulance stał się jednym z najważniejszych miejsc teatralnych w Polsce. Stał się siedzibą Teatru Reduta, teatru kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, teatru uznawanego za eksperymentalny, teatru, który miał za sobą kilka bardzo burzliwych sezonów w Warszawie, który postanowił przeprowadzić się z tego centrum życia teatralnego, jakim była stolica, do miasta, które uchodziło za teatralną prowincję. A w Warszawie, w takim tyglu teatralnym, nie do końca to się udawało. Liczono na to, że w Wilnie będzie można się poświęcić takiej pracy laboratoryjnej. Redutowcy byli witani jako wielcy artyści. Dostali na początku bardzo dobre warunki. Warto sobie uzmysłowić, że zajmowali mieszkania w budynku dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego w Wilnie. Pochylanka to przede wszystkim wielkie gwiazdy polskiego teatru przedwojennego. Hanka Ordonówna jest chyba tutaj takim najjaśniejszym przykładem takiej gwiazdy, ale warto też wspomnieć, że debiutowały tutaj takie osoby jak Dalta Szaflarska, jak Hanka Bielicka. Występowało też wiele znakomitych aktorów i Adolf Dymsza tutaj się pojawiał. Publiczność wileńska okazuje się publicznością bardzo wybredną, której nie wszystkie eksperymenty czy propozycje Teatru Reduta pasują. Teatr też jest położony w takim miejscu mało komfortowym, ponieważ tak naprawdę on jest poza centrum miasta w tamtych czasach i dlatego wilnianie przestają chętnie tam przychodzić. W ostatnich sezonach spędzonych w Wilnie te problemy się nawarstwiały, było coraz gorzej z frekwencją. Sam budynek teatru na Pochulance także nie był budynkiem najłatwiejszym. Reduta musiała coraz częściej iść na pewne kompromisy z gustami publiczności.
Juliusz Osterwa dosyć często musiał wyjeżdżać po to, żeby gdzieś na występach gościnnych dorobić, po prostu przywieźć jakieś dodatkowe fundusze. Jednak ten teatr skupiał się rzeczywiście na Polakach, na polskiej kulturze, co oczywiście nie oznacza, że były grane wyłącznie polskie sztuki. Natomiast one były rzeczywiście grane po polsku i kierowane do polskiej publiczności. W czasach międzywojennych tutaj przecież było już sporo Rosjan, ale przede wszystkim bardzo dużo Żydów. I oni tak naprawdę wszyscy wybierali głównie teatry rosyjskie. Stąd też się wiązały problemy polskiej sceny, właśnie związane na przykład z niską frekwencją na przedstawieniach. W pewnym momencie społeczność jakby przekazała ten teatr w gestię magistratu wileńskiego pod warunkiem, że będą w nim grały wyłącznie polskie zespoły teatralne. No i historia pokazała, że nie do końca to się udało. Także nie do końca dobrze układała się współpraca z władzami państwowymi, które początkowo bardzo sprzyjały, ale potem gdzieś ten strumień pieniędzy nieco zaczął się zmniejszać. Dodatkowo śmierć żony Juliusza Osterwy także w jakiś sposób się przyczyniła. Stąd redutowcy musieli opuścić Wilno. Kiedy Osterwa opuszcza Wilno, czyli to jest rok 29, jeszcze w latach 30 troszeczkę przyjeżdża ze swoim zespołem, ale już bardzo mało, sporadycznie. Jeszcze przez te kolejne 10 lat teatr próbuje jakoś funkcjonować, odradzać się, no ale tak naprawdę oczywiście wszystko przerywa II wojna światowa. I jakby na nowo ten teatr odradza się dopiero w latach 60 dzięki głównie dwóm zespołom teatralnym, Polskiemu Teatrowi Studio i drugi zespół, Polski Teatr w Wilnie. I te dwa zespoły właściwie działają tutaj do dziś. Jestem Józef Szwajk. Mój ojciec był Szwajk, matka pani Szwajkowa. Nie mogę im robić wstydu i wypierać się swojego nazwiska. Szeregowiec rezerwy 11. Kompanii 91. Pułku w czeskich Budziewicach, uznany przez komisję lekarską za idiotę i zwolniony ze służby wojskowej przez idiotyzm. I do tego notoryczny. Utrzymuje się z handlu psami, a nierasowymi kundlami, których rodowody fałszuje. Józef Szwajk, dotknięty przez reumatyzm, uznany za idiotę z urzędu. Chyba w 55 założony był zespół folkloru Wilię. Po 5 latach, słyszę, tak znam z historii tych, którzy zakładali teatr, padło takie słowo na jakimś zebraniu, że fajnie, że tańczymy tu po polskie tańce ludowe i narodowe, natomiast potrzebne było słowo polskie ze sceny. W roku 60 akurat pani Janina Strużanowska, która była z zawodu lekarzem, zebrała wokół siebie młodych ludzi. Polski Teatr w Wilnie, nasz teatr, został założony w 1963 roku jesienią, a pierwszą premierę mieliśmy w 1965 roku, 28 stycznia. I tą sztuką była właśnie komedia Aleksandra Hrabiego-Fredry, Damy i Huzary. Nasz teatr wówczas nazywał się Polski Zespół Teatralny, to nie był Polski Teatr w Wilnie. Kiedy Litwa odzyskała niepodległość, wówczas my przemianowaliśmy nasz teatr na Polski Teatr w Wilnie. Więc założycielką naszego teatru jest pani Irena Rymowicz. Była Polką, urodzona właśnie tutaj gdzieś w okolicach Litwy pod Kownem, w polskiej rodzinie, ale wówczas czasy rewolucyjne rzucały tę rodzinę w bardzo wiele różnych miejsc, więc ona przeniosła się do Moskwy i tam wyszła za mąż za Rosjanina, reżysera i została wówczas w Związku Radzieckim. Po wojnie trafiła tutaj do Wilna. I została aktorką rosyjskiego teatru, gdyż polskiego teatru wówczas nie było. Pracowała na deskach właśnie tego teatru na Pohulance, który tam właśnie też miał swoją siedzibę. I po prostu postanowiła chyba widocznie pomóc również dla społeczności polskiej, żeby może odrodzić tę historię, tę tradycję teatru polskiego, które zawsze było tutaj w Wilnie bardzo silne. I stąd powstał u niej pomysł, żeby założyć takie teatry. Мощный Папкин. Я все женю. Ба! А ты что? Ба! Так же чешешь.
I w tę sprawę chętnie spieszę, zwłaszcza śliku moje męstwo. Słuchaj, mówiąc między nami bez mych luby, twojej urazy, mam więcej niż ty, babkinie, rozumu tysiąc razy. Lecz rozprawiać z niewiastami. Owe jakieś brednie, balamutnie, efektowe świegotanie, niech mi chleb to utnie, nie potrafię, bocią pani. Zaczęła się od poezji, wyboru pewnych wierszy, to, co było możliwe w tamtych latach tworzenia. Natomiast pewne inne rzeczy, które były zakazane, mówiło się przy sobie w kółku. Nie można było repertuaru wybrać to, co nam się chciało. Ale nam było ważne wtedy akurat same słowa polskie ze sceny. To już było ważne. Wstecz nagle uciekły. I dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł mój rejencie, prawda bez wątpienia. Kusy piękny hart z kształtu, jest i równie chwytny. Chwytny? Krzyknął pan rejent. Mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny. Nasza cenzura nie znała niektórych nazwisk autorów. Wystawiliśmy na przykład w czasach radzieckich Jerzego Jurandota, IX Sprawiedliwy, który był na liście zakazanych autorów w Polsce, gdyż był wówczas w Londynie, natomiast my to wystawiliśmy. I to przeszło. Kiedy mówiliśmy o tym w Polsce, że wystawiliśmy IX Sprawiedliwy, to się po prostu oczy robiły kwadratowe. Trzeba sobie wyobrazić tę atmosferę. Tych czasów, kiedy przyszłam do teatru, to był rok 86. Byliśmy wtedy, byłam studentką, moje koleżanki też ze studiów przyszły razem. To były czasy, kiedy w ogóle bardzo się pragnęło słowa polskiego. To nie było tak jak teraz, że kiedy się chce, to wtedy się do Polski jedzie. Bardzo często przyjeżdżają do nas artyści, oglądamy spektakle, albo wybieramy, czy pójść, czy nie pójść, czy na jakiś koncert. Wtedy się chodziło na wszystko. Wtedy chłonęło się wszystko, to co jest po polsku, chłonęło się w ogóle słowo polskie. Natomiast niewątpliwie tutaj ta możliwość mówienia językiem Mickiewicza, ale też wcześniej mówienia językiem słowackiego czy krasińskiego, ponieważ ich teksty również się pojawiały w polskich przedstawieniach w Wilnie, no miały cały czas ten sam wydźwięk pamiętania o polskości, o własnych korzeniach, o tej własnej kulturze, która była bardzo potrzebna tamtym ludziom. Tworzyliśmy u siebie taki teatr, żeby to słowo polskie jakoś utrzymać, żeby wokół niego być, żeby ono nas łączyło. No i taką funkcję ten teatr spełniał. W dalszym ciągu sądzę, że jest bardzo ważne budowanie tożsamości polskiej, tutaj tego społeczeństwa, które tutaj jest na tych terenach, gdyż ważne jest nie zapomnieć swoich korzeni, bo Wilno jest zakorzenione w kulturze polskiej od wielu wieków. Nie można tego zniszczyć, zlikwidować, bo pewna tożsamość polska również by ucierpiała na tym. Początkowo był to teatr amatorski, ale on stopniowo się profesjonalizuje, rozwija, stanowi bardzo ważne centrum życia kulturalnego, społecznego, podejmuje bardzo liczne inicjatywy, jest trochę takim centrum życia teatralnego Polaków mieszkających poza Polską. I wydaje mi się, że z tej perspektywy możliwość, aby występowali na tej samej scenie, gdzie występował Juliusz Osterwa, gdzie występował Aleksander Zylwerowicz i inne wielkie gwiazdy polskiego teatru, no byłoby to dla nich bardzo, bardzo ważne. Wyobrażam sobie Pochulankę trochę jako takie centrum polskiego teatru poza Polską. I mam nadzieję, że kiedyś uda się to w jakimś wymiarze zrealizować.